Zastanawiasz się nad zakupem nowych słuchawek do swojej konsoli Xbox Series X. Z własnego doświadczenia wiem, że może to być dosyć stresujące i niezbyt przyjemne doświadczenie, ponieważ tych słuchawek nie ma aż tak wiele, jak mogłoby się wydawać. Z tej strony, dam 3D-info i zapraszam na dzisiejszy materiał, w którym pomogę Ci wybrać idealne słuchawki do konsoli Xbox Series X. Doskonale pamiętam, kiedy ja próbowałem kupić swoje pierwsze słuchawki do konsoli Xbox Series X, i było to zadanie, mogę szczerze powiedzieć, że dosyć karkołomne. Dlaczego? Ponieważ mogłoby się wydawać, że jest to z pozoru bardzo proste zadanie, ponieważ wybieramy słuchawki, które nam odpowiadają, które dobrze leżą, dobrze brzmią, wybieramy, czy chcemy, aby łączyły się przewodowo czy bezprzewodowo, i koniec. Nie, to jest dopiero początek. Ponieważ jeśli chodzi o konsole Xbox Series X, tutaj będą działać tylko i wyłącznie bardzo ograniczone akcesoria. Nie jest to tak jak w przypadku PS5, gdzie możemy kupić sobie właściwie dowolne słuchawki, które nawet nie muszą być oznaczone jako kompatybilne z PS5. Podłączymy czy to za sprawą mini-jacka, czy USB, czy. Słuchawki, które będą się łączyły radiowo z konsolą, one po prostu będą działać i będziemy mogli nimi sterować. W przypadku konsoli Xbox Series X jest całkowicie inaczej, ponieważ tutaj musimy mieć dostęp do urządzeń, które są wspierane przez Microsoft. Zresztą pamiętam też, jak raz podłączyłem sobie słuchawki bezpośrednio do kontrolera, ponieważ możemy w ten sposób podłączyć słuchawki za pomocą przewodu Mini Jack 3,5 mm. Rzeczywiście działały. Ale nie miałem absolutnie żadnej kontroli nad głośnością, nad głośnością i innymi parametrami, jeśli chodzi o te słuchawki, także absolutnie też nie nadawały, nie nadawały się do tego, aby z nich komfortowo korzystać. Natomiast komfort użytkowania w przypadku słuchawek to jest jedna z najważniejszych rzeczy, w związku z czym warto, żebyśmy wybrali takie słuchawki, które po prostu będą działać i będziemy mogli nimi sterować i korzystać z pełni ich możliwości. Ja przygotowałem dla Was pięć wariantów. Są to zarówno słuchawki przewodowe, jak i bezprzewodowe, także każdy powinien znaleźć tutaj coś dla siebie. Na pierwszym miejscu jako pierwsza propozycja nie mogło się znaleźć nic innego jak oficjalny headset do konsoli Xbox Series X. Doskonale łączy się i integruje z konsolą za pomocą aplikacji akcesoria Xbox. Dzięki temu w bardzo prosty i przejrzysty sposób możemy dostosować wszystkie najważniejsze ustawienia do naszych preferencji. Słuchawki te łączą się z Xboxem bezprzewodowo. Producent deklaruje nawet 15 godzin pracy na baterii. Co więcej, są one bardzo wygodne i lekkie. Całkowita waga to jedyne 312 gram, natomiast muszle wyłożone są pianką memory, dzięki czemu nawet dłuższe posiedzenia przed konsolą będą bardzo komfortowe. Moją kolejną propozycją są słuchawki od firmy Razer. Model Razer Kaira Pro to oficjalnie licencjonowany produkt do Xbox Series X przez Microsoft. Są to słuchawki bezprzewodowe, które zapewniają bardzo dobrą jakość dźwięku. Odpowiadają za to zastosowane tutaj 50 mm przetworniki Triforce. Co ważne, słuchawki nadają się nawet do długich posiedzeń przed konsolą, ponieważ na muszlach została zamontowana pianka memory, która sprawia, że nasze uszy nie męczą się tak szybko. Ciekawym rozwiązaniem są zamontowane w słuchawkach dwa mikrofony. Jeden możemy odpiąć, natomiast drugi jest zbudowany w muszle. Działają niezależnie od siebie. Przejdziemy teraz do kolejnego segmentu urządzeń, a są nimi słuchawki przewodowe. Jeśli nie chcesz wydawać zbyt dużych pieniędzy na słuchawki, mogę ci polecić ciekawy model przewodowy. Są to słuchawki HyperX Cloud Stinger. Są to słuchawki, które możemy podłączyć do konsoli za pomocą złącza mini jack 3,5 mm. Został tutaj zamontowany przewód o długości 1,3 m. Jak na sprzęt, który możemy kupić w kwocie około 170 do 200 zł. charakteryzuje się bardzo przyzwoitym dźwiękiem. Producent musiał jednak pójść na pewne kompromisy i mamy tu do czynienia z niezbyt mocną konstrukcją, ponieważ kabel pozbawiony jest oplotu, a cała obudowa została wykonana z plastiku. W naszym zestawieniu znalazło się także jeszcze jedno miejsce dla słuchawek od HyperX. Chodzi o model HyperX Cloud 2, za który co prawda musimy zapłacić nieco więcej, jednak jest wykonany z bardziej solidnych materiałów. Mamy tu do czynienia z połączeniem plastiku, metalu oraz materiałowej wyściółki na pałąku. Solidniejszy wydaje się być także kabel ze względu na to, że tym razem jest już w oplocie. Podobnie jak poprzednik słuchawki łączą się z konsolą za pomocą przewodu ze złączem mini jack 3,5 mm. W tym przypadku kabel ma długość 1 metra. To przed nami moja ostatnia propozycja słuchawek przewodowych dla konsoli Xbox Series X. Jeśli szukasz słuchawek, które zachowują bardzo dobry balans pomiędzy ceną i jakością, mogę płacić przewodowy model Turtle Beach Recon 500. Dobrą jakość dźwięku zapewniają zastosowane tutaj przetworniki Eclipse. Słuchawki są także bardzo wygodne dzięki piance memory, która jest zamontowana na muszlach. Sprawia to, że nawet dłuższe posiedzenia przed konsolą mogą być bardzo komfortowe i mało uciążliwe dla uszu. I to już wszystkie propozycje, które chciałbym Wam dzisiaj przedstawić. Jeżeli znalazłeś jakiś model dla siebie, daj znać oczywiście w komentarzu. Zostawcie także suba, łapkę w górę, ponieważ pomoże nam to tworzyć jeszcze więcej tego typu treści. Dzięki i do zobaczenia.